Tłumaczenie Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski. Dawid Aszerik. Odpowiedź. Mój mąż i ja pracowaliśmy dla ambasady w Kuwejcie przez 9 lat. W zeszłym roku zmarł. Przed swoją śmiercią zdeponował 2,5 miliona dolarów w banku w Afryce Zachodniej. Potrzebuję twojego konta bankowego w Stanach Zjednoczonych, aby przelać tę kwotę. Opłacę wszelkie należności oraz podzielę wpływ pomiędzy twoją organizację a mnie. Czasami to jest wciąż ten sam e-mail. Wiecie, jakiemuś facetowi zmarła żona. No i przy okazji ich bank był, sam nie wiem, na Kubie. Inni z kolei chcą, żebyś koniecznie kupił ten krem, który ma ci rzekomo pomóc uczynić twoje małżeństwo lepszym. Coś jest na rzeczy z tymi e-mailami, prawda? Twoja skrzynka jest pełna, musisz przefiltrować cały spam, wszystkie reklamy i, och, całą masę łańcuszków. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy wysyłają łańcuszki oraz ci, którzy je usuwają. Ale w całym tym zamieszaniu jest przynajmniej jeden e-mail, który domaga się twojej uwagi. Jeden, który wyróżnia się spośród pozostałych e-maili typu: hej, co słychać? To ten, który mówi: słuchaj, przeczytaj mnie. Drogi Dawidzie, nie wiem, jak mam ująć mój argument, ale to mnie dręczy od czasu naszej ostatniej rozmowy i następujących po niej e-maili. Przyglądam się innym chrześcijańskim kłótniom, jakie miałem, i nie potrafię zrozumieć tego złudzenia, jakie mają ludzie religijni. No nie. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób ty i reszta chrześcijańskich owieczek może żyć takim sztucznym życiem, tak niespójnym z całym tym światem wokół was. Co zrobisz z tymi wszystkimi dowodami, Dawidzie, które wszystkie wskazują na fakt, przed którym nie da się uciec, że Bóg nie istnieje? Nie ma żadnego namacalnego dowodu, żadnych empirycznych danych, niczego, co mogłoby powiedzieć ludzkości, że istnieje coś nadnaturalnego. Są rzeczy, które są tak stuprocentowo pewne, jak prawdziwy jest ekran, który widzisz przed sobą. Rzeczy, które da się zweryfikować naukowo, a religia, oczywiście, nie jest jedną z nich. Rusz głową, Dawidzie. Boga tam po prostu nie ma. Pomyśl o tym, proszę. Alex. Usiadłem sobie, żeby to sobie przetrawić, zastanawiając się, jak zacząć, jak sformułować jakąś sensowną odpowiedź, a wszystko po to, by mi nagle przerwano. To był mój 5-letni synek, chciał się bawić w chowanego. Powiedziałem mu, że muszę skończyć moje maile, ale 5-latki potrafią być czasami bardzo przekonujące. A zatem miałem wybór pomiędzy moim synem, który chciał się bawić w grę, a przyjacielem, który mi mówi, że całe moje życie jest tylko grą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szukam! Pozycja embrionalna jest wygodną pozycją, jak mi się zdaje, pod warunkiem, że jesteś embrionem. Ale dla ojca oczekującego przez okropnie długi czas, aby twoi synowie mogli cię znaleźć, może to być, że tak powiem, nieco niewygodne. I tak, po części oczekiwałem, aż moi chłopcy mnie znajdą. A po części myślałem o e-mailu Alexa. Jak to jest, że to, co ja widzę tak wyraźnie, tego on, jak mówi, w ogóle nie widzi? To jest tak, że są miliony ludzi, którzy twierdzą, że mają relacje z tym Bogiem, a potem jest milion innych, którzy twierdzą, że Boga w ogóle nie ma. To jest jak coś z tego serialu Strefa Mroku, no wiecie. Wyobraź sobie, idziesz do restauracji, powiedzmy do restauracji z makaronem albo z pizzą, do włoskiej restauracji. I ktoś zamawia jakieś jedzenie, a inny koleś siedzi tam i mówi, ależ to jedzenie jest pyszne. A inny facet mówi, nie ma żadnego makaronu, nie ma żadnego jedzenia. No to w końcu jest tam ten makaron, czy go nie ma? To jakby były dwie odrębne rzeczywistości, mające dwa całkowicie różne doświadczenia,
ale to jest istotne. Bo albo Bóg tam jest, albo Go tam nie ma. Albo jedzenie jest, albo Go nie ma. Filozofowie ujęliby to w ten sposób. Powiedzieliby, że wszechświat na swoim najbardziej podstawowym, elementarnym poziomie jest albo naturalny, albo nadnaturalny. Albo Bóg istnieje, albo nie istnieje. No wiesz, makaron albo jest na talerzu, albo go tam nie ma. Alex mówi, że Boga nie ma, ale ja wiem, że jest. Ja wiem, że On jest. Wiem, że Bóg tam jest, tak samo jak wiem, że ja istnieję. Tak samo jak wiem, że życie ma sens i że takie rzeczy jak rodziny, jak związki, jak przyjaźnie są ważne. Ja wiem, że On tam jest. Wiem, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy wokół siebie. Jest coś więcej. Coś więcej. When it rings true, ringing all the bells inside of you, like a golden sky on a summer eve, your heart is tugging at your sleeve, and you cannot say why. There must be more. Kiedy tak czekałem, aż moi chłopcy mnie znajdą, wtedy to do mnie dotarło. Czy Bóg się chowa? Może Bóg nie jest zmienny, tylko to człowiek jest zmienny. Oto jak ja to widzę. Bóg tam jest, ale ludzie mają odmienne doświadczenia z Bogiem. Nie dlatego, że Bóg jest odmienny, ale dlatego, że ludzie są odmienni. I ludzie są na odmiennych poziomach znajdywania, bo są na odmiennych poziomach szukania. Widzisz, Bóg jest stały. Człowiek jest zmienny. To mi przypomina o czymś ze Starego Testamentu, z Jeremiasza. Jest tam napisane, zaś kiedy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Tak, kiedy będziecie mnie szukać całym sercem. Bóg twierdzi, że można Go znaleźć. Wiecie, może nie chodzi o to, że Boga tam nie ma, ale może chodzi o to, że to my, czasami, nie chcemy, żeby On tam był. Jeden z psalmów zaczyna się takimi słowami. Głupi mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Bóg używa tutaj słowa głupi, bo to, co ten człowiek robi, jest głupie. Zaprzecza istnieniu Boga właśnie w tym miejscu, w którym Bóg objawia mu samego siebie, w jego sercu. Ciąg dalszy psalmu brzmi: Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Pan spogląda z nieba, aby zbadać twierdzenia tych, którzy mówią, że Boga nie ma. Pan spogląda na nich i mówi: oni są szaleni. Czy miałeś kiedyś taką rozmowę ze swoimi przyjaciółmi, kiedy patrzyliście na chmury i nagle ktoś patrzy i mówi: o, patrzcie, ta chmura wygląda jak koń. Widzicie ogon i grzywę? A ty patrzysz w górę i oczywiście nie widzisz żadnego konia, ale ktoś inny krzyczy: nie, to wazon. Sam nie wiem, coś zwariowanego. Mikroskop albo coś tam. I tak patrzysz, patrzysz i tego tam nie widzisz. Lecz potem patrzysz w górę i nagle to widzisz. A kiedy to już widzisz, to nie możesz tego nie widzieć. Może z Bogiem też tak jest. Może jak już Go widzisz,
to nie możesz go nie widzieć i dlatego ci, którzy go widzą, tak stanowczo mówią, że on tam jest. To tak jak z tymi chmurami. Ci, którzy to widzą, mówią, tam to jest. Nie widzisz tego? Widać to jak na dłoni. A potem zauważasz, że u tych, którzy nie są w stanie tego zobaczyć, pojawia się frustracja, niemalże brak porozumienia. Ci, którzy to widzą, są gotowi wybuchnąć, bo to dla nich oczywiste. I tak właśnie jest z Bogiem. Ale co z tymi, którzy Go nie widzą? Czy to dlatego, że Boga tam nie ma? Nie ma Go w chmurach? W liście do Rzymian Paweł mówi coś ciekawego, niezwykłego. Mówi, że niewidzialne przymioty Boga są jawnie widzialne. Pomyślcie o tym. Niewidzialne jest widzialne? Ta idea niewidzialności Boga jest czymś, czego biblijni pisarze nie wstydzili się ogłaszać. Mówili, tak, Bóg jest niewidzialny, ale potem mówili, Jego można zobaczyć. Brzmi to paradoksalnie, niemalże sprzecznie, nieprawdaż? Ale tak nie jest. Ponieważ kiedy Go zobaczysz, to nie możesz Go już więcej nie widzieć. Tu nie chodzi o informacje, chodzi o intencję, prawdziwą intencję. Sam Jezus w Ewangelii Jana ujął to w ten sposób. Powiedział, jeśli ktoś chce wykonywać moją wolę, wtedy będzie mógł poznać naukę. Innymi słowy, jeśli chodzi o poznanie Boga, znalezienie Boga i zrozumienie Jego istnienia, to moje chcenie jest ważniejsze niż moje IQ. Zadam ci pytanie. Dlaczego chcesz go znaleźć? Albo może lepsze pytanie. Dlaczego nie chcesz go znaleźć? Widzisz, niektórzy zmagają się z całą tą kwestią istnienia Boga, jakby to było jakieś intelektualne ćwiczenie, intelektualny test. Tak, jakby transcendentnego Boga Wszechświata można było włożyć do 1,5-kilogramowego mózgu. Słuchaj, znajdziesz Boga. On tak powiedział. Znajdziecie mnie, jeśli tylko dasz sobie spokój z twoimi płytkimi, cerebralnymi motywacjami i intencjami. Jeśli chodzi o znalezienie Boga, o poznanie Go, to jest to kwestia serca. To przenika aż do samych motywacji. Alex, czy wziąłeś pod uwagę, iż pozorna nieobecność Boga może powiedzieć więcej o tobie niż o Nim? Czy chciałbyś wiedzieć, czy chcesz Go poznać, tak naprawdę? Zatem rozpocznij tutaj. Gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego serca swego, da się wam zaiste znaleźć, mówi Pan. Jeremiasza 29, 13 i 14. Proszę, przemyśl to. Dawid. Watching over everything wilder than our wildest dreams could ever dream.